Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie, a wy wam cydry tęcze i wiadro brokatu. Przytrę może jeszcze wam, czekajcie, sorry, żebyście mieli czyste. Może będzie lepiej widać. Dobra, rozpoczynamy nasze spotkanie przy kartach, czyli odpowiedzi na wasze pytanie. Zaraz zobaczymy, co tam się będzie działo. Pani Dominika prosi o 9 kart na przyszły tydzień. Już patrzymy. Dawajcie znaki, że jesteście, że słychać, widać. Bo widzę, że ktoś ogląda, ale nie wiem. O, Irena. Okay. Witam. Dobrze. W sprawach zawodowych. Unormowanie umów, w tym, że też takich ustnych, gdzie można się z kimś dogadać. Oraz spełnianie drobnych marzeń i życzeń związanych z zawodowymi rzeczami. Także to jest dosyć fajne. Jeżeli chodzi o sprawy emocjonalne, radość wewnętrzna, własna, samodzielna, bez nikogo. Tutaj pustelnik, to i pustka. I pozamykanie na wszechświat to nie będzie najlepszy tydzień, jeżeli chodzi o wyjście do ludzi. Czyli ludzie też nie będą przychodzić. A energetyka, pozbywanie się natręctw, myślokształtów i wszelkiego rodzaju negatywnych rzeczy. No ale tak to wygląda dosyć dobrze. Muszę sobie jasność komputera podwyższyć, bo słabo widzę. Dobrze. I pan Bartłomiej prosi o rozkład kart na październik. Już patrzymy, co tam się będzie działo. Październiku. A tak. W sprawach zawodowo-finansowych zrujnują się wszelkie przedsięwzięcia, na które miało się nadzieję i liczyło. Natomiast na miejscu tego wszystkiego powstaną zupełnie nowe. I to będzie dobra przemiana, ale również taka, która przyniesie wiele stresu, bo coś trzeba będzie zakończyć, żeby można było coś zacząć. To są totalne zmiany i totalnie nie w stronę, w którą zazwyczaj oczekujemy. Jeżeli chodzi o sprawy emocjonalne, współpraca, zadowolenie, możliwości, pozytywni ludzie, dobra pozycja i przyjaźnie, także tutaj fajnie. Natomiast jeżeli chodzi o energetykę, mocna, silna, bardzo dobrze, dlatego że przy tych trudnych aspektach zawodowych trzeba tej siły będzie sporo użyć, żeby działo się w miarę normalnie. Także tak to mniej więcej wygląda. Ale to mówię, dupnięcie pioruna w sprawach zawodowych. Tutaj uważać, żeby nie palić za sobą mostów, żeby bardzo ostrożnie z ludźmi rozmawiać, żeby potem nie było jakichś problemów i problemików. Pani Martyna, generalnie anonimowo, nie czytam daty urodzenia, tak czy siak. Chciałabym wiedzieć, co mnie czeka w najbliższej przyszłości w sferze zawodowej i w miłości. Jeżeli mnie pytacie o układ ogólny, o układ ogólny, to dostajecie zawsze po prostu układ 9 kart na wszystkie trzy sfery. Nieważne na jaki czas zapytacie. Czyli co to jest najbliższa przyszłość, to pani sobie pomyśli, natomiast ja na tę najbliższą przyszłość stawiam. W sferze zawodowej będzie pani budowała nowe możliwości, odchodziła od starych, bardziej dla siebie niż dla kogoś. Nie oznacza to zmiany pracy, ale możliwości wyjścia na własny rachunek, to na pewno. Kotek, psik. Mhm. Także bardziej praca dla siebie. Jeżeli chodzi o aspekty miłosne, to jest wbicie noża w plecy przez osobę, która do tej pory była dla nas życzliwa. I w tym momencie jest jak przekłucie balonika. Ruszy pani bardzo do przodu w sprawach miłosnych, ale właśnie bez tej osoby już. Natomiast sprawy energetyczne, one się będą wahać też w zależności od nastroju, ale to nie są duże wahania. Ciepło, bez podczepów, bez wszelkich negatywnych energii. Także wygląda na to, że będzie fajnie. Wygląda na to, że tak. Oprócz tej sprawy miłosnej, które takie wbicie noża w plecy, to ktoś zaufany, uczciwy do tej pory wydawałoby się nie do końca będzie tak wyglądać.
Serdecznie dziękuję za wcześniejszą odpowiedź. Idąc za sugestią, zaczęłam rozglądać się szybko za wynajęciem nowego miejsca do mieszkania. Póki co istnieją trzy wyjścia. Na jakiś czas wynajęcie jednego z pokoi w domku jednorodzinnym, gdzie obecnie mieszka mój chłopak. Tymczasowe wynajęcie pokoju w mojej pracy lub przeczekanie kolejnego miesiąca w starym. Proszę o poradę, która z tych opcji będzie dla mnie najlepsza. Co jest opcją pierwszą? Wynajęcie jednego z pokoi w domku jednorodzinnym, gdzie obecnie mieszka pani chłopak. To jest po pierwsze i zobaczenie pewnych rzeczy, jak się razem mieszka, wie pani. To jest najlepsza opcja. Myślę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. O, tak mi się wydaje. Tak patrzę, kto dochodzi, ale mało tu widać. Dobrze, pani Dorota, proszę anonimowo. Czy jest sens, żeby pan robił u mnie remont? Czy będę zadowolona z efektu jego pracy? Czy lepiej wziąć kogoś innego i nie zaprzątać sobie nim głowy? Czy czasowo też się uwinie tak, jak jest zaplanowane? Czy to strata czasu? Dobra, czyli po prostu, czy brać go do remontu? Znaczy ani finansowo, ani czasowo, ani remontowo to ten człowiek dobrze nie wychodzi. Ja przypuszczam, że zawracanie sobie głowy kimkolwiek jest bez sensu, znaczy tym panem jest bez sensu, bo to i z czasem się może nie wyrobić, tak pani nie będzie zadowolona z remontu. Zastanawiam się, czy pan R jest znajomym. Jak jest znajomym, to bierzemy raczej do remontów nieznajomych. Wtedy możemy bezkarnie na nich nawrzeszczeć. O, witam Adam. Nie chrumkać mi tu. Zwierzyniec. Zwierzyniec się pcha w świeczki. Dobrze, pani Milena, witam tęczową hrabinę. Jakiś czas temu sprawdzałyśmy, czy nie rozwija się nic bakteryjnego u moich klientek. Dzisiaj miałam serce w D. Dziewczyna ma problem ogólny z paznokciami, dużo pracuje w ogrodzie i tak dalej. Masa przebarwień, a ja robiąc paznokcie już nie wiem, czy to coś poważnego, czy tylko moje chore obawy. Do lekarza nie chcę iść, boję się, że to może być coś poważnego. Proszę o sprawdzenie ogólnie klientek, czy nic bakteryjnego się nie dzieje oraz tej jednej poszczególnej również. Znaczy nie, jednej tej poszczególnej sprawdzimy, ja się we wróżbach powtarzać nie będę. Znaczy, no coś ma, no, ale to nie są bakteryjne rzeczy. Inaczej ja nie wiem, czy każdy nie powinien podpisywać, że jak się zarazi swoją własną bakterią, to że w oko. Znaczy nie jest to niebezpieczne, ale wie pani co, jak pani robi paznokcie i pani się będzie bała, że przyjdzie ktoś z chorobą, przyjdzie. To tak jak dentysta by się bał, że przyjdzie ktoś z żółtaczką. Kiedyś przyjdzie. Trzeba sterylność zachować i tyle. Awelenka. Awe, awe. Psik, psik, psik. Dobra, już. Dobra, bo tu mam nie pytanie, tylko jakieś wyjaśnienie. Dobra, nieważne, ale w każdym razie nie mam pytania. Mąż zniszczył skutecznie wszystko, co mógł. Teraz straszę, że jak odejdę, to się powiesi. No i? Wy nie rozśmieszajcie mnie takimi tekstami, co? Straszę, że się powiesi. No to bo może by święty spokój pani miała, no. Że to należy spojrzeć w oczy, podać sznur i powiedzieć działaj, a nie strasz. Święty spokój będzie, no. A wszyscy będą mnie obwiniać. Wie pani, to jest pytanie nie do wróżki, to jest pytanie do psychologa. Po pierwsze, u niego takie rzeczy to się powinno leczyć, a po drugie w ogóle, żeby pani cokolwiek przyjęła tym, że ktoś sobie coś zrobi. Proszę pamiętać, że ta krowa co dużo rzeczy mało mleka daje. Czy istnieje rytuał, żeby odciąć się od niego, żeby sam zrezygnował z nas? A czy można robić rytuał separacyjny do głupiego skutku, ale jak się ma z psychopatą do czynienia, to pani nic nie zdziała, żeby pani 500 zrobiła tych separacyjnych. Żeby się skutecznie odciąć, to trzeba go wywalić z domu, sprowadzić do parteru, wszystkie możliwe sądy i instytucje wykorzystać i się nie przejmować, że się powiesi. No niech się powiesi, dzieci będą miały rentę, jak pracuje. Proste. Pani Krystyna.
Pani Joanno Hrabina, kochana, bardzo proszę rozkład tygodniowy na każdy dzień tygodnia w pracy. Nie wiem, jak pokażą karty, bo to jest po prostu 7 dni. Zobaczymy. Pani Krystyna. Dziękuję za dotychczasowe czytania i rytuały, bardzo podnoszące moje wibracje. Człowiek czuje, jak wznosi się do góry, wspaniałe uczucie. Pani Joanno, jest moc. Dziękuję za wszystko, pozdrawiam serdecznie, życzę miłego wieczoru. No dobra. Nie było runek, nie wiem, czy będą runki. Tak, w poniedziałek wahania finansowe, jakieś decyzje do podjęcia. Nie wie Pani, jak się rozejrzeć w ten poniedziałek. Proponuję posłuchać kawy z wróżką. We wtorek mogą się nawarstwić negatywne informacje. Będzie Pani zła i smutna, ale proszę nie reagować, dlatego że już środa okaże się zwycięstwem. Czwartek wywlecze wszystko, co jest negatywne na jaw, a w piątek będzie można odetchnąć. W sobotę szykuje się dobra współpraca, w niedzielę bardzo kreatywne działanie. Czyli bym powiedziała tak, jeżeli Pani nie zareaguje na to, co ktoś powie albo cokolwiek, to potem i tak wyjdzie na wierzch, tak jak powinno wyjść. Proszę nie czytać na głos. I tak będę czytać, bo nie wiem, jakbym odpowiedziała na to pytanie. Tylko nie przeczytam kto. Miałam dziś bardzo dziwne, przykre koszmary. Chciałabym wiedzieć, co one znaczą, czy w ogóle coś znaczą. No tak można zapytać, owszem. Już patrzymy. Dziwne koszmary senne czasem są po prostu wywaleniem energii albo jakichś wspomnień, albo emocji skonstruowane przez naszą podświadomość w jakieś różnorakie symbole. Nie bardzo mam tu oznaczenie, bo gdyby miały to być koszmary, mogłyby znaczyć coś złego. Ja mam tu same dobre karty, czyli uznałabym, że podświadomość wywala wcześniejsze stresy. O, może tak. Także na spokojnie, nic się tutaj nie dzieje. Pani Marlena prosi o oczyszczenie, wzmocnienie aury i czakr. Już patrzymy. Ale to wyślę błogosławieństwo żywiołów na tę energię. Tak, bo tu się to przyda. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnienie czyste, przyzywam wszelkie wody przejrzyste, przyzywam ziemię, co wszystko płodzi, przyzywam moc ognia, ten co nowe rodzi. Wzywam moc żywiołów, stańcie wraz z nami, oczyśćcie i wzmocnijcie Marlenę swoimi siłami. Przez potęgi żywiołów i ich działanie to moja wola, niech tak się stanie. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję, za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. A co wy dzisiaj robiliście, robiłyście w ten dzionek? Niedzielny. Też u was jakoś dziwnie z ciśnieniem pod tytułem spać się chce i ziewanie jest na pierwszym miejscu. Dobra. Pani Jola prosi o horoskop urodzinowy. Urodziny były wczoraj. Dobra. We wrześniu silna, mocna postawa, determinacja, pozytywny odbiór przez ludzi. W październiku dużo radości, zabawy, fajne zaproszenia. W listopadzie uwaga na złodzieja i działania za plecami. Piątek smutny, depresyjny i lekko lękowy. Piątek, grudzień smutny, depresyjny i lekko lękowy. W styczniu mamy finanse, które bierzemy, dajemy, dostajemy, taki rodzaj równowagi. W lutym ogarnięcie przestrzeni zawodowo-finansowej, dobrze się dzieje. Bardzo mocny i aktywny marzec i również kwiecień z wielkimi i wszelkimi możliwościami. W maju radość na poziomie domu, rodziny, stwarzania własnej przestrzeni. W czerwcu uwaga na działania za plecami. Lipiec w zatrzymaniu i oddechu i również równoważny sierpień. Więc ja bym powiedziała, że najwięcej dobrego dzieje się wrzesień, październik, potem styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Bardzo pozytywne energie. I runy dla Pani. Proszę bardzo. Mi, bip, bip.
i bip. No i bardzo pięknie widać. Wszyscy zadowoleni. Dobra. Super. Urodzinkowe. A, Adam mówi, że obiad u babci, a potem pod kołderkę spa. No właśnie, bo jest taki ten, grzybów nie ma. Mówię, może chociaż jeden grzyb będzie do jajecznicy. Nie ma. Smuteczek jest za to. Anonimowo pani P. Mieszkam w Irlandii. Zapisałam córkę do szkoły na rok 2020. Będzie miała wtedy 5,5 roku. Dzieci są przyjmowane od 4 do 6 roku życia. Zależy mi na danej szkole, która nie ma wystarczająco dużo miejsca, by wszystkich przyjąć. Czy córka dostanie się do tej szkoły, czy lepiej zabezpieczyć się i zapisać do innej? Zawsze wiadomo, że lepiej się zabezpieczyć, ale czy córka dostanie się do tej szkoły? No niech szczeka, no co przecież psa nie zaregulujesz. Córka powinna się dostać do tej szkoły, ale to jest naprawdę, działajcie tak, jakbyście mieli mieć koło ratunkowe. Jak pani może zapisać jeszcze gdzie indziej a propos zabezpieczenia, to takie rzeczy po prostu się robi, bo ja nie muszę mieć racji. A i mogą się zmienić okoliczności pod tytułem, nie, szkoła się spali. Mogą? Mogą. Przyjęta wygląda na to, że zostanie, aczkolwiek przezorny zawsze ubezpieczony. Ania mówi, że nie wie, gdzie szukać swojej odpowiedzi. W filmach, kochana. Znaczy, zależy, kiedy było pytanie. Pani Asiu, bardzo proszę o karty na następny tydzień. Pani Henryka, już patrzymy. Jak zadałaś pytanie, na które dostałaś odpowiedź i coś tam gadałam, karty stawiałam, to dostałaś maila zwrotnego. Gdzie jest jak byk napisane od razu? W dzisiejszym filmie odpowiedź. Czyli po prostu patrzysz sobie datę wysłania. Wczorajszy film, który nagrywałam na YouTubie, już jest na... Wróć, który nagrywałam na Facebooku, już jest na YouTubie i sobie po prostu szukasz. Po dacie. Bardzo kreatywny i twórczy poniedziałek, z oddechem i zatrzymany wtorek. Środa znowu twórczy i kreatywna. Super pomysły będą się szykowały w czwartek. W piątek normalnie pozytywni ludzie zaczną się kręcić koło pani. W sobotę, nie wiem, co pani taka zakochana i radosna, a w niedzielę bardzo dobre współprace. Czyli bardzo fajny tydzień, lekki, łatwy, przyjemny. No tak, nie każdemu taki lekki tydzień jest pisany. Dokładnie tak. Mania mówi, że wczoraj wieczorem koło 22. Koło 22 nie nagrywałam filmu, ale jak tak dostałaś odpowiedź. Wczoraj nagrywałam jeden film, więc sprawdź sobie w filmie Południe z wróżką. Albo tutaj na fanpage'u, bo go tak nagrywałam, albo na YouTubie, bo już jest zgrany. No. Dobrze, mamy panią Aleksandrę, która znów pyta o pewien samochód. Czy jak kupię samochód, to na nim zarobię? Tu mamy konkretny model. Okej. Okay. Tak, jeżeli ten samochód zostanie zakupiony, to jest możliwy zarobek na nim. Przechodź, przechodź. Będzie tylko kroki słychać. Tam nic nie widać. Dobra. Czy do końca roku poznam mężczyznę, z którą stworzę związek? Pyta pani Sara. Już patrzymy. Czy do końca roku... Pani Sara spotka mężczyznę, z którym stworzy związek. Tutaj odpowiedź tak czy nie. Krótkim układem krzyżyka. Krzyżyki są fajne. A nie, nic o mężczyźnie nie ma. Można przyspieszyć w kierunku spotkania w tym roku. Natomiast w tym roku nie ma spotkania mężczyzny, z którym się stworzy związek. O. Czyli jest bardziej kierunek obrany. Towarzystwo jakieś może poznane. Dzień dobry. Pani Joanno, czy korzystne dla mnie będzie przyjęcie propozycji prywatnych, dodatkowych zajęć z dzieckiem w jego domu? Pyta pani Edyta. Dobrze. Czy to będzie korzystne dla pani Edyty? Ha, to jest tak jak z moją szkołą. Jak do niej chodzę, to mi się nie chce, ale w sumie trochę lubię te dzieciaki. Zawsze też jakaś kasa jest. Czyli to jest też taka korzyść. W sumie to by pani była zadowolona z tego, że pani przyjęła, ale z drugiej strony to
Nawet nie zdążyłam zauważyć, czy coś się zmieniło. Ale z drugiej strony to nerwowość, że trzeba coś gdzieś na godzinę po coś. Także ja bym powiedziała tak, jak ja jestem pracoholikiem, to ja bym przyjęła to, bo to nie będzie takie dokuczliwe. A zawsze jakaś kasa. Witam Violettę. Dzień dobry, hrabino. Piszę w imieniu brata. Proszę o postawienie kart na miłość i związek. Chciałbym założyć rodzinę i szukam partnerki. Aha, to nie na miłość i związek, bo są dwie różne rzeczy, tylko kiedy znajdzie kobietę do stworzenia związku? Kiedy pan Łukasz znajdzie kobietę do stworzenia związku? To się stare będą kręcić, to nic nowego nie przylizie, no. Ja na razie mam w ciągu 2 lat przeszkody w spotkaniu kobiety, z którą można założyć rzeczowy związek, bo wiecie, no tam kobietę to można mieć, ale rzeczowy związek to dwie różne rzeczy. Ja myślę, że do 2 lat to kręcą się jakieś stare znajomości i stare popierdółki. No dobra, do końca przyszłego roku. No jest to osamotnienie pokazane. A gdzie on pracuje? Nie wiem. Jest górnikiem i go tam pod ziemią zamknęli, czy co, że tutaj. A on musi trochę poflirtować, trochę w to nowe po prostu pójść. Ja powiem tak, kompletnie nie mam odpowiedzi kiedy. Mam, że po 2 latach. Po 2 latach on będzie w związku, założy rodzinę. Ile on ma lat? Tak na faceta to już tak może i powinien, a jeszcze ze 2 lata, no. Ale po prostu nie wiem, czy jego tryb pracy, czy poszukiwań jest po prostu dwie lewe rączki, jedna krótsza w tych poszukiwaniach, no. I się tam ze starymi nie mymłać, bo to stare blokuje tutaj. Odejść, odetchnąć, poznawać środowisko samo w lizie. Nie mam kto, bo tu kobieta nie wyszła, tylko ciągle tutaj ten proces dochodzenia do związku jest pokazany. O, witam Małgorzatę. Dzień dobry Pani Jasiu, proszę o pomoc. Nie musi Pani czytać całości na antenie. Jestem przerażona, chodzi o koszmary. Nie będę całości czytała. Koszmary tam, topielce i demony. Co się dzieje? Dobrze. Już patrzymy, co się dzieje na poziomie energetyki. Jak człowiek podnosi swoje wibracje, to tak naprawdę bardzo mocno te niskie wibracje, tak to nazwijmy, jakby ich nie zwał, próbują walczyć o to, żeby człowiek pozostał w tym miejscu, gdzie jest. Czyli to nie jest, że coś się podczepiło, tylko coś wrzuciła podświadomość, że coś próbuje trzymać, ale się to nie udaje. Jest pełnia uzdrowienia całej energetycznej sytuacji. Straty to już były. Także proszę dalej podążać, nie przejmować się koszmarami, bo nie jest to podczep, tylko normalnie aż tam wyją, jakby to się mówiło, wyją w piekle, że się do nieba idzie. O. Tak to wygląda bardziej. Pani Natalia, bez daty urodzenia, kochana, z datą urodzenia mi piszcie. Poproszę o sprawdzenie, czy kiedykolwiek uda mi się dostać na wymarzone studia weterynaryjne. Ja powiem tak, kiedykolwiek, to wie Pani, można i przy 70 się dostać, bo przecież wiek nas nie ogranicza, prawda? Dobra, czy w jakimś rozsądnym czasie uda się Pani dostać na studia weterynaryjne? Ja bym próbowała do 3 razy i powinno się do 3 razy udać. I tak mi wychodzi nie do 1,5 roku, tylko ten 2., 3. Czyli oczywiście, że się uda robić swoje, a w międzyczasie próbować się dostać. Kropka. Nie siedzieć z dupskiem, bo wtedy to już nic, energia się nie ruszy. Są różnego innego rodzaju studia, można coś zacząć, nawet można skończyć, a w międzyczasie zrobić to, co się oczekuje. O. Anonimowo. Pani Jasiu, dzisiejszej nocy miałam sen dotyczący pracy. Śniło mi się, że gdy przyszłam do pracy, wszystko wokół wyglądało inaczej. Widziałam boksy ze stanowiskami pracy, ludzi siedzących jak w korporacji. Pani po astralu biegała. Jak jesteśmy w tym samym miejscu, wygląda ono inaczej, to po astralu biegamy. Kobieta nieznana mi zaprowadziła mnie do miejsca, gdzie miałam pracować. Niestety nie było dla mnie stanowiska do pracy. Koleżanka, która w rzeczywistości pracuje ze mną, była zimna i obca. Proszę o zapytanie kart, czy spotkamy coś złego w pracy, czy powinnam iść na zwolnienie? Czego mam się wystrzegać?
przeciążenie i dodatkowe obowiązki. Patrzą Pani na ręce i oceniają Pani możliwości. I teraz jak Pani się zbierze do pracy, to udowodni Pani tym, co kontrolują, chociaż nawet Pani tego nie wie, że się Pani nadaje na to, co robi i można będzie dalej tam pracować. Czyli tu podświadomość ostrzegła, że kontrolują po prostu. Także tak to wygląda. A my lecimy dalej. Pani Ona. Pani Joasiu, jaki mężczyzna jest mi pisany na resztę mojego życia? Ja już od razu bez kart odpowiem: żaden. Nie ma czegoś takiego pisany na resztę życia. Czy jego? Jego życia, Pani życia? Jak go poznam, że to ten odpowiedni? Nie ma odpowiednich. Może być 5 odpowiednich. Zależy, kiedy się spotka albo co z tym zrobi. Czy spartoli, czy nie spartoli. No. Kiedy mniej więcej mogę go poznać? Ile Pani ma lat? Pani ma lat koło 30, a mnie tu Pani pyta jak 15-latka. Gdzie jest ta miłość? Gdzie ten, który powie mi, że do końca moich dni, no nie jak Heniek po prostu i czerwone korale. Nie. Logicznie, energetycznie. Na każdym etapie naszego życia jest nam przeznaczony kto inny. Zamiast skręcić w prawo, skręci Pani w lewo, już będzie Mietek zamiast Zenka. No przecież to oczywiste. Jak go rozpoznam, że ten odpowiedni? Ten odpowiedni na dany etap Pani życia jest w danym etapie Pani życia z Panią. Nie trzeba go rozpoznawać. Nie ma jednej przeznaczonej połówki bliźniaczych płomiennych pierdół. Każdy jest całością. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Będzie Pani w szczęśliwym związku, rzetelnym, pozytywnym mężczyzną, z którym stworzy Pani i rodzinę, i więź, i wsparcie, i porozumienie intelektualne. Jak go rozpoznam? Nie rozpozna go Pani, on po prostu będzie. Natomiast gdyby czytać kartę, to by był wysoki, szczupły, o czarnych włosach, bliźnięta, wagawodnik. Ale jakby był mały, niski blondynek rzeczowo, a naprawdę był człowiekiem do wsparcia i współpracy, i dwójki buław, to po prostu działać. Nie ma takich przeznaczeń. Nie ma takich przeznaczeń. Z przeznaczeniu możemy mieć dwójkę dzieci, ale czy będziemy mieli z Bartusiem, czy z Tomusiem, to już druga sprawa. Naprawdę. Jesteśmy ciągle jak łódeczka na fali pomiędzy bazowymi punktami, a tym, co sami wybierzemy. I przeznaczenie swoje własne kreujemy i zmieniamy. Pani Joasiu, proszę o anonimowość. Czy M zdaje sobie sprawę, że bardzo mi się podoba? Co on o mnie myśli? Czy chce rozwoju tej znajomości? Co myśli? Lubi z Panią współpracować. Uważa Panią za fajnego kumpla. Nie chce dalszego rozwoju znajomości, bo ani się nie orientuje, że się bardzo podoba. Chociaż powiem tak, nikt durny nie jest i takie rzeczy widać. Ale się albo przywiązuje do tego waga, albo niekoniecznie, więc to jest niekoniecznie. Rozwoju to ja nie widzę, bo jest Pani fajnym kumplem. No, a powiem tak, jak facet jest facetem, a nie cipką dupką, to w momencie, kiedy mu się podoba kobieta, to on po prostu mówi to wprost. A jak się po prostu dobrze czuje z kumplem, to się dobrze czuje z kumplem. O. Witam serdecznie Pani Joasiu. Bardzo proszę o oczyszczenie energetyczne dla mamy. Miała bardzo dużo stresu, ślicznie dziękuję, pozdrawiam. Czyli dla mamy Jadwigi wysyłamy żywioły. Przyzywam dzisiaj wiatru, tchnie nieczyste. Przyzywam wszelkie wody przejrzyste. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Przyzywam moc ognia, ten co nowe rodzi. Wzywam moc żywiołów, stańcie wraz z nami. Oczyśćcie i wzmocnijcie Jadwigę swoimi siłami. Przez potęgi żywiołów i ich działanie to moja wola, niech tak się stanie. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Dzień temu pani pytała, kiedy poprawi się moja sytuacja finansowa, bym mogła spłacić kredyt. Więc Azalisz odpowiedziałam, że koło 3 lat będą możliwości spłaty. A pani mówi, że dziękuję za odpowiedź, niestety wróżba się nie sprawdziła i komornik już się do mnie odezwał. Mam nadzieję, że nie było to wczoraj po godzinie 12.35, bo bym była bardzo zdziwiona. No ale to już widocznie, jak ja stawiałam kartę o tej 12.35, to on już lazł do pani w takim razie. A jak się odezwał wcześniej, to było to źle zadane pytanie, bo raczej było zapytać, czy wyratuje się przed komornikiem, a nie kiedy uda mi się spłacić z kredyt. Co i tak nie zmienia moich kart, że jak mi wyszło 3 lata,
I oczywiście nagadałam się jak głupia, że przy zmianie pracy, bo się w starych miejscach albo ze starych źródeł się więcej nie ma. Jeżeli ma być więcej, to musi być albo dodatkowe, bo się nie wygrywa. W zasadzie 1 na 1 000. Nie dostaje, nie znajduje, tylko trzeba robotą swą własną, więc się nagadałam. A pytanie jest na dzisiaj takie, czy komornik zajmie mi dom? Tutaj bardziej chodzi o to, czy stracę dom i będę musiała się wyprowadzić. Przepraszam, jeśli pokręciłam, ale przez tę sytuację nie mogę spać. Ja się nie dziwię, ale tu odpowiedź będzie podobna. Wie pani, jak nie będzie pani spłacać kredytu, to przecież oczywiste, że pani nie podarują drugiego domu. No. Komornicy są po to, że zabierają ludziom domy. Jak się nie spłaca, no... A skoro tam była szansa na wyratowanie się, oczywiście, że jest i ciągle mam te 3 lata pokazane na to, żeby wyratować całą tą sytuację a propos spłaty domu, kredytu i wszystkiego. I będę z uporem maniaka, żeby pani musiała naprawdę usiąść i nic nie robić, żeby wszystko postracać i pod most. Ciągle są te 3 lata na wszystko, tylko działać z dnia na dzień. Nie wiem, może pani w życiu nie miała kredytu, ja mam mnóstwo ludzi, klientów na kredytach. Nie ma prawa zabrać niczego w momencie, kiedy jest dobrowolna spłata, więc nawet jak będzie pani spłacała 100 zł miesięcznie, to płaci pani ile może. No. A potem do roboty, no i trzeba zarobić na ten kredyt, no co zrobić. Znaczy na coś on poszedł, nie? Dobrze. Pani Katarzyna, szanowna pani Joanna, wczoraj pytałam o bóle brzucha. Powiedziała pani, że mam termos, no, pierwsza i ostatnia czakra w blokadzie. Poproszę o oczyszczenie. Czy coś jeszcze powinnam zrobić? Tak, napisać do mnie na rytuałezotarot@gmail.com, bo to akurat wahadło tego nie ściągnie. Tam była tam diabeł wieża, czy tam śmierć dziesiątka mieczy. No, takie specyficzne karty, raczej nie na machanie wahadłem. No, tylko rytualnie. Mam pytanie odnośnie syna K. Czy wisi nad nim jakiś fatum, czy jest po prostu nieudacznikiem? Kocham panią mamę pana K. Dlatego, że autentycznie, faktycznie nie jest to matka, która jest wpatrzona w swojego syna, jak mu się nie udaje, to mówi od razu, że to klątwy uroki, tylko zadała logiczne pytanie, czy to fatum, czy nieudacznik. Bo i tak może być. Nie zmienia faktu, że się swoje dziecko kocha tak samo. Ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. A Wejola? Już patrzymy. Ale trochę fatum tu jest. Chciałam panią matkę uspokoić, także spokojnie. Ja bym nawet powiedziała, że są bardzo mocne złorzeczenia od jakiejś kobiety z przeszłości. To nie musi być to wcielenie, mogą być tamte, bo to różnie w życiu bywa. Ale do ściągnięcia owszem. Natomiast oprócz tego, że on w ogóle jest trochę jak dzieciak, ile on ma lat? O Jezu, tyle ile ja. No to jest naiwny, no. Chciałabym powiedzieć. To gdyby nie ten pech, który jest tutaj widoczny, to faktycznie może by jako tako funkcjonował. Ale tak, w dużej mierze jest to energetyka. To jest strasznie mądre pytanie. Wreszcie mamusia, która nie jest wpatrzona w synusia, tylko logiczna kobieta, która myśli, że może być tak, może być inaczej. Nie, to trochę jest energetycznego pecha. Znaczy nawet trochę dużo. Dobrze, witam pani Joanno. Kolejne moje pytanie. Pani Beata. Czy uda mi się do końca roku zrealizować moje marzenia i poprawić swoje dochody? Zmienić pracę i poprawić swoje dochody. Do końca roku, czy się uda? Już patrzymy. Nie. Jest praca nad zmianą. Ja wiecie, że czas nie istnieje, więc ja też tak się nie będę upierała, że do końca roku. Ale mam wrażenie, że jest praca nad zmianą, a jeżeli mają być zmiany na poprawienie dochodów i lepsiejszość, to są to zmiany, które mogą wynikać od marca przyszłego roku. Żeby nie było, że zamienił stryjek siekierkę na kijek. O. Co my tam jeszcze mamy? Co wczoraj po pracy robił B? W ciągu dnia mówił, że po pracy przyjedzie, a nie przyjechał. Co się zmieniło? Nie wiem, czy będę mogła odpowiedzieć na to pytanie, ale spróbujemy, bo jednak dotyczy to pani bądź nie pani. Wyjechał gdzieś. Do bliskich sercu osób zrobić jakieś drobne naprawy bądź remont. O, to się zmieniło. Czyli na co to ktoś go o coś poprosił, on pojechał to zrobić. Nie wiem, popsuła się rura. No, takie. Witam. Chciałabym dowiedzieć się o moje problemy ze sprawami podatkowymi. Suma pieniędzy, które otrzymałam, powinna być wolna od podatku.
Jednakże te pieniądze zostały tak dwuznacznie mi przekazane i zapisane, że obawiam się, że mogą mieć problem z urzędem skarbowym. A to już jeszcze dobrze, że pani tych pieniędzy nie dostała, już problemy pani, bo problemy ze sprawami podatkowymi. Dobra. Czy ta sprawa się wyjaśni na moją korzyść, czy zostanę zmuszona jednak coś zapłacić? Dobra, jedno czy, pani Justyno. Czy będzie pani płaciła coś z tych pieniędzy? Nie wydaje mi się. Nie mam nic o dawaniu i braniu. Nawet niekoniecznie mam jakiegoś rodzaju walkę, więc ja przypuszczam, że się sprawa wyjaśni. Pani Magdalena prosi o horoskop urodzinowy. Oki, oki. Dajcie znać, czy jesteście tam, kochani, bo ja tak gadam. Nie wiem, czy mi tu coś idzie, nie idzie. Jak tam jest? Dobra. We wrześniu wzrost finansowy i wzrost możliwości. Październik niesie ze sobą wyjazdy i szersze perspektywy. Bardzo miłosny i zadowalający listopad. W grudniu drobne dodatkowe pieniądze. Styczeń przyniesie ze sobą totalne zmiany, ale trochę na łubu-dubu-du, także się mocno nie denerwować, bo jeszcze w lutym ich echo będzie się odbijać. Ale już marzec daje radość, wsparcie i zadowolenie, a dobre współpracy zawodowe i emocjonalne kwiecie. Maj, umiarkowanie, czyli święty spokój. W czerwcu uważać na złodzieja. W lipcu mamy spełnienie drobnych marzeń. W sierpniu błyszczę, dzwonię. Trochę plotek na pani temat, ale też bardzo dobre samopoczucie. O, także dosyć fajnie. I teraz jeszcze runy dla pani urodzinowe. Zamiąchujemy. I mamy ruch do przodu. I zyskunie różne, i czekanie na zyskunie, i zdrowie, i w ogóle ładnie widać, w miarę ładnie widać, urósł tutaj, o, proszę bardzo, takie runeczki urodzinowe, super. Dzień dobry, jakiś czas temu pytałam kart o zakup auta, i zostało mi to odradzone. I dobrze, bo później sprawdziłam, że przegląd mamie wypadł. Teraz wypatrzyłam inne. Tym razem od dealera, a nie od znajomych. I zastanawiam się, czy to to. Więc pytanie, czy powinnam je kupić, czy to auto byłoby ok. Dobra, czy to auto, o którym pani Iza mi tutaj tyle napisała, będzie ok dla pani Izy. Awe Kaszuka, awe Korn... Karolina, Boże, trochę pod kątem. Czy to auto będzie ok? Auto byłoby ok, dealer mi się nie podoba. Może poszukać jeszcze gdzieś, bo nie przy karcie śmierci jako pierwszej karcie. Nie podoba nam się energetyka, tylko jeszcze nie. Auto ok, dealer niekoniecznie. Dobrze, drugi raz mama mi tu o tego syna. Jak potoczy się moja relacja z P? Pyta pani Aleksandra. Pisze z konta przyjaciółki, przelew wykonany. Dobra, okej. Okay. Jak potoczy się relacja z P? Kochana, można prosić o horoskop, ale wejdź na mój kanał na YouTube. Zapoznaj się z filmami i z tym, jak się zadaje pytania, bo ja z czatu nie odpowiadam, tylko jednym okiem zerkam na czat. Mam was tutaj. Gdzie ja mam tą kamerę w ogóle? Dobra. Tak to jest z telefonu nagrywać. Szkoda gadać. Dobrze, jak się potoczy? No, ja nie wiem, bo tutaj jest jakiś rodzaj odcięcia. Potem jest pokazany potencjał na wspólny dom, pokonanie trudności, walka, jak to zwykle w związkach bywa, ale i rodzina, i tak zwany święty spokój. Więc przypuszczam, że tenże związek może potoczyć się przynajmniej do wspólnego zamieszkania razem. Ewentualnie nie zalecałabym szybkiego zachodzenia w ciąży, co by sobie pomieszkać i posprawdzać, jak to będzie działało, o tak to powiem. Ale wygląda przynajmniej na mieszkanie, taką rodzinność. Pani Karolina,
Jak moje sprawy miłosne na wrzesień i październik? No to patrzymy. Generalnie to ja, moja kochana, Boże, jak miałaś dziewczyno kochana, nie Katarzyno, tylko Ines. Ines, generalnie to ja nie robię audycji na Facebook, tylko na YouTubie. Tam jest cały kanał, jakbyś chciała sobie popatrzeć, Joanna Wiśniewska-Wróżka. I tam wszystko pod filmami wyjaśnione, tam bardzo dużo rzeczy, nie tylko wróżebne. Ale tak, no można popatrzeć. Wiesz co, kochana, z tymi miłosnymi, tam ci mężczyźni, oni się będą gdzieś przewalać, bo przy karcie słońca to człowiek tak sam nie jest, na spacer wyjść może, ale ty masz do pozałatwiania mieszkanie, samochody, pracę, szkoły, wiesz, parę jeszcze innych rzeczy, więc ta miłość też bierze na przeczekanie, bo co, co ci po miłości teraz, kochanie, jak ty się w przyszłym roku, nie wiem, czy za półtora, czy za parę miesięcy do tej Szwajcarii swojej wyprowadzisz, bo cię praca pogoni, no to co, romanse? Romanse to ja mam, tak. To możesz tam romansować sobie, ale wiesz, w związku to ty musisz poszukać w takim miejscu, w którym chcesz się znaleźć, a nie tak w międzyczasie, w przedbiegach, byle gdzie. Także tutaj, wiesz, romanse mam, ale szału nie ma. No. Ale wróżeczko, mam pytanie. Odezwał się do mnie mężczyzna z portalu. Zaproponował spotkanie i masaż tantryczny. Co kto lubi? Jaka relacja będzie między nami? On ma na imię M. A czy wiesz co? Może od razu przygotuj sobie stawkę za możliwość wykonania dania sobie masażu tantrycznego. Bo to wiesz tak, sorry, jakby ktoś do mnie napisał i zaproponował w ogóle masaż. No dobra, ale może ja nie mam racji. Kto lubi masaż tantryczny. I oni taką tantrę potrafią, że potem tak 2 minuty i po sprawie. Dobra, ale nie śmiejemy się z facetów. Idziemy dalej. Złodziej na resorach. Kochana, on ci nie ukradnie kasy. Cnoty już pewnie też nie. Ale jak ci ukradnie poczucie godności, co się nie zdziw, dobra? Dobra byłaby relacja, jakbyście się umówili może na kawę w miejscu publicznym. Tak po prostu, nie wiem, na początek, żeby zobaczyć, czy w ogóle te łapska mają prawo cię dotykać, wiesz, nie wiem, jakaś chemia. Bo ja nie mówię, że nie można się puścić na pierwszej randce, ale Holender, jakaś chemia musi być. Może najpierw kawa. Co ja z wami mam? Masaż tantryczny. Aha. Mamy panią Anię i pana P. Proszę powiedzieć, co się stało, dlaczego zmienił swoje nastawienie i przestał się odzywać. No z miłości. Teraz pani Anno, no proszę tam lecieć naprawdę pod drzwi, zobaczyć przez wizjer, czy na tej wycieraczce z miłości nie zdycha. Z miłości zmienił nastawienie, na pewno. Oni tylko z miłości. Potem za 3 miesiące się odezwę i powie tak. Tak cię kochałem, że normalnie się nie mogłem odezwać, tak mnie zatkało. Czy wy kiedyś spotkaliście się z czymś takim? Czy wy tak robicie? No to nie, jak wy tak nie robicie, to bądźcie realne, okej? Okay? Bo se po prostu zrezygnował, no. Ale potem znowu, jak mu się tam coś nie uda, to może znowu pojawi się jak niby nigdy nic, no. A teraz po prostu już tam jakieś inne miłosne aspekty. Ale jak mu się zakończy, to tu znowu będzie się ogrzewał w oczkach i ramionkach. Kochana, albo się z kimś jest, albo się z kimś nie jest. Prosta sprawa. Się nie znika. Jedynym wytłumaczeniem jest śpiączka, albo naprawdę, nie wiem, jakby przyszedł i wygrzebał się jak ta. Chmielewska miała taką książkę, gdzie ona tym pilnikiem się tam z więzienia wydostała, wygrzebała cegły i wszystko i ziemię. No. No to jak się wygrzebie po 3 miesiącach pilnikiem z tego więzienia, w którym go zamknęli, to jest to wytłumaczenie. Inaczej nie ma, dobra? Co tam, Kaszuka, znowu? Co ja tam znowu bezpośrednio byłam i cięty język miałam? No zgasłam mu miłości raca. No właśnie. Nie wraca, zgasłam miłości raca. Dobrze, już wysłałam, pyta pani, mówi pani. Słuchajcie, no to wygląda na to, że dzisiejszy krótki film pod tytułem Jestem na Facebooku, a nie u siebie w domku na YouTubku, bo YouTubek to jest moim domkiem, a Facebooczek jest moim przynośną możliwością. To kończymy.
Będę się starała wchodzić, jak tylko mi internety pozwolą i inne dziwne rzeczy. Dzięki, że w ogóle byliście. Buziaczki dla Was. Do zobaczenia. Brokat Wam cytr i tęcza. Kiedy będę? Nie wiem, nie obiecuję. Jak wiecie, jestem na urlopie. Haha. Także tak. No, ale w razie czego to jakoś tam będę wchodziła. Także trzymaj ta się. Nie puszczaj ta się. Masaże tantryczne naprawdę, chociaż na drugiej randce, żeby zobaczyć, czy te łapy obmacać mogą. Błagam. Please. Kobity. A nie, na pierwszy się umówię na masaż, a potem on będzie zdziwiony, że nie dostał, nie? A tam po prostu 500 brudu za pazurem. No, weź chociaż obczaj, jakie ma te pazury. Dobra, i lecę dalej. No, buziaczki. Pa, pa, pa.